Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Michał, dzisiaj ze mną Alan. Dzień dobry. I dzisiaj nagramy taki dosyć mniej skoordynowany odcinek niż na ogół, czyli no, opowiemy, co się działo ostatnio w sezonie, bo sporo się działo. Sporo filmów miało swoje premiery na festiwalach w Wenecji i w Telluride. Obecnie dzieje się Toronto, chociaż w Toronto nie ma nowych filmów za bardzo, w sensie to są te z Wenecji i te z Telluride. Ale no jest o czym porozmawiać i nie chcemy nagrywać takich pełnych przewidywań, dopóki się nie skończy Toronto, ale no jest taki moment, że fajnie o tych filmach coś powiedzieć, bo jest o czym mówić po prostu. To prawda, a ja ci jeszcze tylko poprawię, że w Toronto premierę ma The jeden Humans. taki gracz oscarowy. No, nie The Humans, a The Eyes of Tammy Faye, ale no Humans A. też, tak. Czyli mamy dwa nowe filmy, no i wyszedł Ivan Hansen, ale to chyba nawet nie będzie globowy gracz, patrząc po No recenzjach. chyba nikogo nie interesuje. No Znaczy i akurat tego, teraz nie. to leciał mi trailer tego, jak poszedłem do kina na Respekt parę dni temu. No i to wyglądało tak strasznie Netflixowo. To No ten jak Ivan jesteśmy Hansen. przy Respekt, to możemy powiedzieć, że widzieliśmy obaj Respekt, tak przed tymi festiwalami jeszcze. I co można powiedzieć, że Może Respekt był to jest... dokładnie taki, jak się spodziewaliśmy chyba. No tak, no mniej więcej tak. No i Hudson dała popis, no. Był dosyć zaskakująco oglądalny, no ale wiadomo też, że jak się chodzi na taki film, no to jedyne o co chodzi w takich filmach, no to o główną rolę, tak? I może Tak. tam opcjonalnie jeszcze o charakteryzację, tak jak Judy miała, nie? Ale no, taki właśnie film, żeby Hudson dostał nominację i dostanie tą nominację na pewno. Ale No mnie i zaskoczyło w tym fajnie. filmie, że zdjęcia były ładne, w sensie było sporo takich ujęć, że naprawdę miałem takie wow, że jak na takiego płaskiego Oscar baita, to naprawdę imponująco wyglądały niektóre ujęcia. No i czas trwania, nie? Tak, no to było trochę takie, właśnie powiedział, z serduchem bardziej, a nie tylko pod No. Oscara, nie? Widać, że tam ktoś miał pomysł po prostu na to jakiś. I to nie jest Billie Holiday, to nie jest Bohemian Rhapsody, tylko to jest, jak według mnie, to jest naprawdę udany biopik i zdecydowanie najlepszy na przestrzeni kilku ostatnich lat. No, też tak sądzę, też tak sądzę. No także o respekt to i no teraz możemy tak po prostu powiedzieć, co się wydarzyło w Wenecji, bo no zwycięzca chyba niespodziewany. No ja go przewidziałem, Znaczy w sensie także... jakby niespodziewany patrząc na to, co przewidywaliśmy przed festiwalem, nie? No to prawda, to prawda. Że No no się nikt się nie mówiło, spodziewał tego że się filmu. mówiło, że to będzie albo Power of the Dog, albo Sorrentino. Przynajmniej ja tak myślałem. No, ale Wenecja powenecjowała i wyciągnęła film znikąd, który chyba się nie będzie liczył nigdzie, prawda? Sądzisz, że Francja go zgłosi? Nie sądzę, że Francja go zgłosi, bo jest aborcja. Mi się wydaje, że to... Oni nie zgłaszają takich filmów, oni zgłaszają takie bezpieczne filmy pod Oscary, tak jak nie zgłosili Portretu Kobiety w ogniu, tylko zgłosili Nędzników na przykład. Więc mi się wydaje, że Francuzi będą szukać czegoś bardziej takiego przystępnego pod Akademię i to wyślą, tak? Tak samo jak w tamtym roku niespodziewanie też zgłosili to Two of Us, nie? Bo ludzie się tego nie spodziewali, a no to jednak wyskoczyło, także myślę, że... jakiegoś tam francuskiego Oscarbaita i to właśnie jego poślą. No, też jestem tego zdania. Ale w każdym razie, pomimo tego, że Power of the Dog nie wygrało lwa, to recenzja ma na poziomie 91 na Metacritic. A Alan, jako Hehehe. że wybrał się do Wenecji ostatnio i miał okazję zobaczyć Power of the Dog, to co powiesz na ten temat? Tak, miałem okazję widzieć Power of the Dog. Zostałem zaproszony na premierę do Wenecji. I cóż mogę powiedzieć, drodzy Państwo? No, w tamtym sezonie mieliśmy Minari, które hejtowaliśmy cały sezon. No i w tym będziemy mieli Power of the Dog, które przynajmniej ja będę hejtował cały sezon. Które jest filmem naprawdę nieudanym, po prostu pod każdym względem. Scenariusz jest zły, aktorzy nie mają nic do roboty, reżyseria jest przeciętna. Praca kamery nawet mnie irytowała w tym filmie i poza tam paroma ładnymi widoczkami, to tam nie ma nic ciekawego w zdjęciach. No, nie wiem, no ja mogę pochwalić tylko scenografię i kostiumy, no bo to akurat się udało, to było całkiem ładne, ale no niestety ten film jest, drodzy Państwo, tragiczny i przynoszę dobrą nowinę taką, że
Benedict Cumberbatch raczej Oscara nie dostanie, ponieważ nie ma tu żadnej oscarowej sceny. Dosłownie raz tylko się drze, a poza tym no to tam nic takiego wielkiego nie robi, więc no według mnie teraz frontrunnerem jest Will Smith. A co do szans oscarowych Power of the Dog, no to tu się za dużo nie zmieniło, myślę. No dalej to będzie kandydat i do Best Picture, i do reżyserii. Tylko trzeba wybrać Plemonsa, który nic nie robi w tym filmie, jest go strasznie mało. I no debatowałbym nad wyrzuceniem Kirsten Dunst, bo ona tam też za dużo do roboty nie ma i jest strasznie drewniana tam. Ale no jeżeli bardzo polubią ten film, a to się może stać, no bo recenzję ma właśnie tak jak Minari, to jest film, który się Amerykanom spodoba, no to mogą im nominować, ale no to jest kwestia tutaj do przedyskutowania, jak już Michał też będzie miał okazję zobaczyć najnowszy film Jane Campion. I no tak to jest, drodzy Państwo. No ja nie polecam, ale pewnie w sezonie się będzie liczył, tak? Tu się raczej nic nie zmienia. Ale sądzisz, że to jest film, który ludzie pokochają? W sensie, czy nie, u ciebie... to nie ma to będzie opcji bardziej na zasadzie, to. Że będą szanować za to, że ładnie wygląda, że zdjęcia, że scenografia, że kostiumy i będą jakby bardziej podchodzić z szacunkiem, ale bez miłości, tak? Tak, ja myślę, że to zdecydowanie nie jest film, który może wygrać Best Picture. Tutaj myślę, że Paul Thomas Anderson się powinien cieszyć po seansie Power of the Dog, bo to jest film, który no się spodoba dużej grupie osób, ale nie tak szeroki, żeby mógł wygrać Best Picture. Plus no teraz jak widać Akademia trochę w lepszą stronę zmierza, tak wybierając takie filmy jak Parasite czy Nomadland, no to jednak szukają czegoś więcej, nie? I właśnie Paul Thomas Anderson teraz ma szansę zabłysnąć z jego nowym filmem, który ma już tytuł i chciałbym pamiętać ten tytuł. Jakaś Licorice pizza. Pizza. No dokładnie, Lukrecjowa, tak. Tak. Bo to czytałem, że ten tytuł, że jakby ta pizza Lukrecjowa to jest nazwa jakiegoś sklepu muzycznego w Los Angeles chyba. O. W każdym razie to nie jest tak, że po prostu nazwał film pizza, tylko że no to jest jakby no to ma jakiś związek z Hollywood i że no, po prostu ma związek z filmem, tak. No dobrze, no ale to jeszcze o tym filmie sobie pogadamy później, no bo tam mamy też doniesienia, kto tam występuje mniej więcej, kto w trailerze się pojawił, bo w USA pokazywali w kinie trailer. Ale no wracając, uważam, że Power of the Dog może skończyć może z jakimś jednym Oscarem, nie wiem, właśnie za scenografię. Albo w ogóle z żadnym, jak trafiłem do Chicago 7 w tym roku. No bo nawet jak, nie wiem, jakbym to... Jak tak teraz myślę o tym filmie, myślę o nim z perspektywy takim, że go lubię, to tam nie ma jakiegoś jednego elementu, który się wybija, no. Akademia nie lubi takich zdjęć, co pokazali w tym roku, olewając Nomadland. Oni nie lubią, jak są po prostu tylko jakieś ładne widoczki, nie wiem, chyba jak jest coś więcej. No, nie wiem. Jak jest czarno-białe przede wszystkim. Tak, jak jest czarno-białe właśnie. Dlatego Belfast myślę, że ma większe szanse na Oscara do zdjęcia niż Power of the Dog. A no właśnie ten Cumberbatch, no bo wszyscy się upatrywali, że Cumberbatch wygra Oscara, ale no po prostu on ma za co wygrać tego Oscara. No to nie jest zła rola, to akurat nie powiem, no. Wyszło mu całkiem przyzwoicie, no przeszarżował trochę, ale no jest to akurat jeden z plusów Power of the Dog, ale no to nie jest rola na Oscara. Myślę, że Adam Driver już się prędzej odrodzi i wygra niż właśnie Cumberbatch dostanie Oscara. Ja myślę, że on może być nienominowany do BAFTY w ogóle, bo to nie jest film, który się spodoba Brytyjczykom, to jest film typowo pod Amerykanów, także... No zobaczymy, jak to się rozwinie. Plus wiesz, z tym komitetem, który wybiera nominacje, to też cholera wie, co oni tam wymyślą. No, no ale czas tak, pokaże. No ja stoję w tym momencie na Willa Smitha, no. No to ja chyba też w takim razie będę stawiał na Willa Smitha. Ale może... No dobra, możemy w sumie przejść do Willa Smitha i do Króla Ryszarda, który okazał się filmem bardzo lubianym. Ameryce w Stellar Wright ma 76 na Metacritic w tym momencie, co jest dużo lepszym wynikiem niż się spodziewaliśmy. I to o wiele. No,
Ja się spodziewałem, że to będzie miało recenzje, no takie, nawet nieprzeciętne, tylko będzie miało złe recenzje po No prostu. tak myślałem, tak takie 40-50, między 40 a 50. No, ja bym powiedział, że tak 40 max, no ale no jednak, no te recenzje są naprawdę, tak naprawdę bardzo pozytywne i wydaje mi się, że znaleźliśmy po pierwsze nasz czarny film tego roku, a po drugie crowd pleaser tego roku. Więc King Richard nie powinien mieć większych problemów z dostaniem się do Best Picture w tym momencie, bo jednak zawsze musi być jakiś film, który się spodoba tak generalnej publice. Jest sportowy, jest taki bardzo podnoszący na duchu, ma Willa Smitha, wszystko jest na swoim miejscu Jest i o no. znanych ludziach i jeszcze ma znanego człowieka w głównej roli. Tak, no i to jest właśnie taki film, który będziecie mogli obejrzeć z rodzicami, z dziadkami, z rodzeństwem, nie wiem, z dzieckiem, z psem i się wszystkim spodoba, tak? I no to nie będzie na pewno nic wybitnego, ale to jest taki, myślę, idealny film właśnie na 9. czy 10. miejsce w Best Picture. Szczególnie biorąc pod uwagę, że Will Smith według wielu jest teraz frontrunnerem do Oscara, według mnie też. Także no, pociągnie za sobą ten film po prostu i fajnie, no. Ja mam hype teraz na ten film, bo się zapowiada naprawdę spoko i właśnie tak można powiedzieć. Ale nie Co? tylko Will Smith zresztą, bo ta aktorka, Tak, znaczy jest też aktorka, bardzo duży tak. bas aktorki drugoplanowej Tak, nie z wiem jak tego się filmu. nazywa, ale tak jest i mam ją do sak, więc trzeba na nią uważać. Ja sobie ją wstawię za Kirsten Dunst i no zobaczymy jak to się rozwinie. Ale tak, no na pewno King Richard będzie jakimś poważnym graczem Oscara i no i fajnie w sumie, bo ja lubię jak filmy sportowe się udają i wchodzą do sezonu nagród. Też tak jak powiedziałeś, że King Richard będzie crowdpleaserem, no to mamy jeszcze jeden crowdpleaser, który też nam wyskoczył dosyć niespodziewanie. No i niespodziewanie według nas, bo jak no, nagrywaliśmy omówienie filmów sezonu, to powiedzieliśmy o nim dosłownie, że nie i poszliśmy dalej. To prawda. Czyli no, Kenneth Branagh zrobił film, który być może wygra Toronto za parę dni. No, być może to jest bardzo prawdopodobne, bo my obaj tak stawiamy. Przecież tak stawialiśmy parę dni temu, jak rozmawialiśmy, co No, wygra tak. Toronto, tak? Także no, nie wiem czy, bo ja akurat obejrzałem trailer, nie wiem czy wy widzieliście, ale to wygląda strasznie jak Jojo Rabbit połączony z Romą, bym powiedział. To brzmi Będzie jak taka. kuriozalne połączenie, ale no To. tak No wygląda, bo ten no. film brzmiał kuriozalnie, prawda? Ale jednak się udał i jednak publicy się naprawdę podoba. Więc no, to będzie taka Roma, tylko że bardzo przystępna i taka właśnie bardziej dla, nie wiem, dla całej rodziny, tak? Więc no. Wydaje się to całkiem rozsądne wrzucić teraz to do Best Picture i do aktorki pierwszoplanowej No i ja to mam aktorki w top 5 w tym drugoplanowej. momencie. W top A 5 jakby to to, masz, jakby wow. zakładając, że wygra Toronto, jakby no, tak w tym momencie zakładam, więc na podstawie tego układam swoje typy. Jeśli nie wygra Toronto, no to będę weryfikował. Spokojny z tym moim typem. Nie, to ja poczekam jeszcze chwilę, bo ja to mam dziś chyba teraz na 7, na 8, no nieważne, ale no tak, no według mnie to o Best Picture jestem spokojny. Nie wiem jak z reżyserem, nie wiem jak ze scenariuszem, to się okaże później, to ciężko teraz coś powiedzieć. Ale no, na pewno to może być jeden z większych graczy oscarowych, jeżeli wygra Toronto. Bo też o całym zespole aktorskim są bardzo, bardzo pozytywne recenzje. No tak, ale szczególnie aktorce pierwszoplanowej, tak? No O, tak. tak, więc trzeba ją sobie wstawiać, drodzy państwo. No i pewnie Judy Dench też, no tak? To jest Judy Dench, to kurde. Poza tym ta kategoria dla aktorów drugoplanowych jest bardzo pusta w tym momencie. Więc Judy Dench grająca babcię w takim filmie, no to jest no-brainer, no trzeba ją po prostu wstawić. No tak, zgadzam się, że no bo Belfast akurat nie ma znanych aktorów właśnie poza Dench za bardzo, Nie no, prawda? Dornan to jest znany gość No tak, raczej. dobra, zapomniałem o Ale nim. poza nimi tak, to nikt tam nie jest znany. W Branach się tam chyba nawet w ogóle nie pojawia. Znaczy nie wiem czy w ogóle, ale no póki co nic o tym nie wiem. Może ma tam jakieś cameo. No bo jak wiecie, on jest aktorem, tak? No ale no póki co no, nie wiemy nic o tym, czy tam się pojawia jakiejś roli. No i z tym sezonem jest taki problem, że te filmy, które się mają nam wywalić, nam się nie wywalają.
Tak, I w ogóle no, nam się nic nie wywala. był trzeci taki w Telluride też, czyli Cyrano. No No. tak, no. No i o Dinklage'u są oczywiście bardzo, bardzo pozytywne recenzje i ja jestem dosyć spokojny z tym, że dostanie nominację w tym momencie. Nie A wiem, czy się przekonałeś do tego. Do Oscara już mówisz, czy... Tak. Znaczy, to jest możliwe. To jest bardzo możliwe. Plus, no biorąc pod uwagę to, że dostaliśmy trailer Don't Look Up i wygląda to zupełnie nieoscarowo, no to ten DiCaprio może wygrać i Dinklage może tam wejść spokojnie. Ale no nie wiem, po prostu nie potrafię się przekonać do tego filmu. Ja sobie zdaję sprawę, że on ma pozytywne recenzje, ale dalej, to jest jakiś gracz globowy, no może sagowy, ale nie oscarowy, nie wiem, zobaczymy jak to się rozwinie. Ale zdecydowanie to jest teraz szóste, siódme miejsce u mnie, Dinklage, na pewno go biorę pod uwagę, na poważnie. Ale jeszcze nie mam odwagi go wstawić do mojej piątki. No okej, okay, rozumiem w takim razie. Może do czasu, jak będziemy nagrywać przewidywania, to jeszcze zmienisz Bardzo zdanie. możliwe, no wiesz, to się zmienia z dnia na dzień w sezonie. Czytam teraz recenzję The Eyes of Tammy Faye. W sensie przeglądam Metacritic, bo wcześniej tego nie robiłem, bo oczywiście jestem bardzo przygotowany. I no ma 60 w tym momencie. W sumie tak się spodziewałem mniej więcej. No ma 60, czyli jest na żółto. Ale no oczywiście chwalą Chastain, bo to chyba tego się spodziewaliśmy. Garfielda? Nie, nic nie ma na ten temat. Znaczy jakby czytam te podsumowania recenzji, nie? Znaczy jakby nie wchodzę w te recenzje konkretnie, tylko te podsumowania na Metacritic. No, jakby no film jako film wiadomo, że i tak by się nie liczył, bo ten jest gracz tylko do Chastain i do make-upu. No tak, znaczy no... A no takie ja recenzje w sumie nie zmieniają chyba nic w moich typach. No ale z tą Chastain no to jest trudno, bo jednak ta kategoria aktorki pierwszoplanowej nam się zrobiła bardzo zapchana. I to bardzo, bardzo zapchana. Szczególnie po tym, kto wygrał Puchar Wolpi. Nie Kristen Stewart, drodzy państwo. Bo wygrała go Penelope Cruz. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. I no ja nie wiem w tym momencie, co ja mam robić z tym miejscem. Tam jest tyle osób. Nie wiem, Michał. Jak uważasz? Czy Penelope Cruz dostanie nominację do Oscara? Bo ja jestem coraz bliżej wstawienia jej tam właśnie za Stewart. Także no... No nie wiem, chciałem, żebyś się tutaj wypowiedział. Nie, ja nie sądzę, bo wydaje mi się, że w Wenecji bardzo pomogło to, że Cruz miała dwa filmy. Tak. I że to jakby no, to trochę się przyłożyło do tego, że ona to wygrała. A jeśli chodzi o Stewart, to ja tak jestem spokojny, bo no to jest, wydaje mi się, że to jest film już tak głośny w tym momencie i ma takie dobre recenzje, że jakby to, że akurat grupa 6 ludzi, czy tam 7 ludzi, czy ile tam jest w jury w Wenecji, postanowiła dać nagrodę komuś innemu, nie będzie miała aż takiego wpływu na to. No i że rola może. Księżnej Diany w filmie dla Reina nie jest coś, co koniecznie potrzebowało tego Pucharu Wolpi. Na pewno potrzebowało do zwycięstwa Oscara, nie, tak mi się wydaje sądzę. Przynajmniej. Nie sądzisz tak? No ja mam Stewart na pierwszym miejscu dalej. No ja ją ale, mam... Jakby oczywiście to by było dla mnie łatwiejsze, gdyby wygrała, tak? Ale... No tak. Ale to jest taka czerwona lampka, że Spencer nie wygrała żadnej nagrody. A wygrała ze sobą film o aborcji. No dziwne, no. No trochę, nawet, trochę jest, no. Nawet żeby nie było śladów, coś tam w Wenecji wygrała, a Spencer nic nie dostała, no. To jest, coś jest nie tak. Nie wiem, no. Ja oglądam teraz filmy La Reina, został mi jeden tylko. One są tak specyficzne, że naprawdę jest mi ciężko sobie wyobrazić to, że Stewart może wygrać Oscara za film La Reina. To... No nie wiem, no ja... Śmierdzi mi ten film w sezonie na kilometr po prostu. On będzie na pewno bardzo dobry, Stewart będzie świetna, ale to nie gwarantuje jej jakiegoś sukcesu oscarowego. La Reina jest naprawdę bardzo takim specyficznym twórcą i no nie wiem, no jeżeli
nie zgarnia nagród nawet na festiwalu w Wenecji, to tu już się zapala czerwona lampka u mnie i powątpiewam mocno w ten film. No to też jest prawda. Actually, no, to jest na pewno dobry argument. Ale no, mnie nie przekonuje ta Lady Gaga z tym akcentem włoskim. A przekonuje cię może, ale teraz zrobię przejście, Last Duel i Jodie Comer, która po prostu zbiera od góry do dołu same niesamowite recenzje, że to jest tak wybitna rola, po prostu wow, i wszyscy ją kochają za tę rolę. I ona będzie nominowana, czy ci się to podoba, czy nie. Last Duel w tym momencie recenzje ma mieszane, można powiedzieć. Sporo osób mówi, że to takie pierdy trochę, ale z drugiej strony mówią ludzie, że ono nie było takiego kina epickiego, rycerskiego, fajnie, jeszcze, wiesz, mówi właśnie o takich tematach, które teraz są ważne, wiesz, Me Too i tak dalej. Więc no tak pół na pół jest, ale jedna strona i druga się zgadza, że Jodie Comer jest niesamowita i że idzie po Oscara i trzymamy kciuki. Ja jej kibicuję mocno. No jak widzicie, jest naszym tutaj zdjęciem profilowym na YouTubie. I no co, no i tak będzie, no zobaczysz, Michał. Jeszcze on wysiął na drugi plan i ona jeszcze wygra tego Oscara. To ja tak uważam. A co do samego filmu The Last Duel, ja go trzymam w Best Picture, ponieważ uważam, że to jest ten typ filmu, który nie musi mieć wybitnych recenzji, żeby się dostać, bo on będzie miał swoją sporą grupę odbiorców w Akademii, która lubi właśnie takie epickie, jakieś historyczne filmy o rycerzach. I no, ostatecznie się dostanie. Czy znaczy, no, nie wiem, czy się dostanie na 100%, to jest moje 10. miejsce, tak? Ale uważam, że to ma w tym momencie najwięcej sensu i wytrzymam ten The Last Duel. Może Jodie go trochę podciągnie, no. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No ale w każdym razie The Last Duel na pewno nie jest słabym filmem. On mocno dzieli odbiorców, o to można o nim powiedzieć. No mnie bardzo nie przekonuje to 61 na Metacritic, ale no z drugiej strony no możesz mieć rację, że to jest film, który nie potrzebuje dobrych recenzji i tak się stanie. No ja go tak ciągle wyrzucam z tego Best Picture i potem wsadzam z powrotem. Tak jest na granicy 10 miejsca u mnie. No u mnie też, tak. No, a co do Comer, no to ja nie mam w tym momencie przez to, że jest taka zapchana ta kategoria i już bym prędzej Cruise wstawił. Ale jeśli przeniosą ją na drugi plan, no to no sądzę, że to by była bardzo dobra decyzja. Bo na drugim planie mogłaby wygrać. Tak, ja też trzymam kciuki za to. Tylko no, czy to w ogóle przejdzie, nie? Biorąc pod uwagę, o czym jest ten film. Nie widziałem, też go nie widziałeś, to nie wiem, ale wydaje mi się, że to tak, może cała nie fabuła się przejść. Kręci wokół niej. No właśnie. Znaczy, no bo to niby jest podzielone na te trzy punkty widzenia, ale jednak no to się opiera ten film na tym, że ona oskarża Drivera o to, że ją zgwałcił, tak? Więc no nie wiem, czy to się uda. No bo tak samo było z Bosmanem, nie? Co wszyscy mówili, wrzućcie go na drugi plan, to on wygra spokojnie. Ale no nie dało się po prostu, no bo to nikt by tego nie kupił. Więc no nie wiem, czy ją tam wrzucą, ale jeżeli by ją tam udało się wrzucić, no to jest spokojnie póki co pierwsze miejsce na drugim planie. A na pierwszym ja ją mam, ja w nią wierzę i no miejmy nadzieję, że się to uda. No i tak to jest. Ale nie wiem, co ze scenariuszem teraz było, bo no nie sądzę, nikt bo nie chwali. No krytykują, raczej krytykują ten scenariusz, no i no nie wiem, ciężko mi się wypowiedzieć, bo sama koncepcja jakby się prezentuje bardzo ciekawie, tak? O czym już mówiliśmy nieraz zresztą na tym kanale. No tak, plus wiesz, nominację wybiera ten branch scenariuszowy. A jednak Ben Affleck, Matt Damon i Nicole Holofcener to są jednak takie, no, spore nazwiska. I czy to i taki, wiesz, dosyć dobry, no, umiarkowanie dobry odbiór filmu po prostu im nie wystarczy? Już, no nie wiem, plus właśnie samo to pisanie tego scenariusza, że o, patrzcie, daliśmy kobiecie napisać, kobietom postać, patrzcie, no, no nie wiem, ja chyba będę to trzymał, to jest tak
takie piąte miejsce, takie No mocno to będziemy myśleć jeszcze, jak chwiejne. będziemy nagrywać przewidywania, Dokładnie także... tak, dokładnie tak. A no co do aktorek jeszcze, no to film Olivia Colman się udał też. W sensie film No z Olivia Colman. właśnie, i to jest niedobrze, że on się udał, bo on wygląda tak nieciekawie. Ale no to teraz to jest poważny kandydat do scenariusza oryginalnego. Kolejna kategoria, która jest tak zapchana, że daj spokój. Nie, to jest adaptowany, tak? To jest adaptowany, bo to jest na podstawie książki. No to właśnie, No. to może The Last Daughter wlecieć zamiast The Last Duel po prostu. No może. Ma Wieś. 88 na Metacritic. O, no. To ma sens. To ma sens. To ma Pamiętam, sens. że jak nagrywaliśmy przewidywania, to nawet nie było na Golderby tego filmu jeszcze. No właśnie o nim nic nie powiedzieliśmy. No, znaczy nie, ja mówiłem, że można uważać na ten film. W sensie bardziej pod względem Olivii Colman, no ale w każdym razie wspomniałem, że go nie ma na Golderby, a mógłby być. A teraz jest dosyć wysoko nawet. Więc no chyba zrobię tak, jak mówisz, i wstawię do scenariusza Ja też, tak, zaraz zgadzam się duel. z tobą. Zgadzam się z tobą. I tak, no, ale Wikoman nie wstawiamy raczej, No na nie, no ale pewno. zbyt zapchana jest ta kategoria. No, No też i za tak dużo tej wydaje. Olivii Colman wszędzie. No nie można co roku Olivii Colman nominować, nie? No nawet jak bardzo byśmy chcieli, to No. nie da rady. Jakby bardzo ją lubię, tak? No ale obiektywnie patrząc, za dużo jej. To prawda. To prawda. Chociaż inna ona ma nominację do Oscara, to chyba dopiero druga, prawda? Znaczy, Więc no tak, no ale jakby tyle się o niej mówi na przestrzeni ostatnich lat, że nie wiem, czy nie jest potrzebna jakaś przerwa. może trochę. No tak, bo ona jeszcze wiesz, jak nie dostała Oscara za faworyt, za zachwyty nad The Crown, nie? Jak nie The Crown, to The Father. Także no, masz trochę racji, tu się z tą zgodzę, że jest trochę taki przesyt Oliwią Colman. A jeszcze, no do Wenecji chciałbym wrócić, bo jest jeden film, o którym jeszcze nie powiem, a czy więcej niż jeden, ale no o Sorrentino chciałem powiedzieć, że trochę się Sorrentino wywalił jednak. Trochę tak, ale to nie oznacza, że się wywalił w sezonie. To jest moja opinia, którą ja podtrzymuję. I tu, jak rozmawialiśmy, to podałem ci jako przykład tegoroczny na Rauszu, które nie było jakimś wybitnym filmem, ale było przystępne, więc wielkiemu reżyserowi tutaj dali nominację. I myślę, że to samo spotka Sorrentino, bo to właśnie będzie taki przystępny film coming of age, który się będzie podobał ludziom, myślę, takim bardziej normalnym. No, bo ludzie oczekiwali, wiesz, tacy kinofile oczekiwali jakiegoś drugiego wielkiego piękna. A to jest taka no, normalna historia coming of age, tylko że to Sorrentino, no to stoi trochę wyżej nad innymi filmami tego typu. I myślę, że jak wyjdzie na Netflixa, to ma szansę stać się hitem sporym. I no tak jak na Rauszu, tutaj przyniesie nominację reżyserską dla Sorrentino. I też widzisz tutaj zwycięzcę filmu międzynarodowego? Nie, myślę, że Almodóvar, jeżeli go wyślą. Ale no trochę Czy nie jest. sądzisz, że zagraniczny reżyser dostanie nominację do reżyserii za film, który nawet nie wygrał filmu międzynarodowego? Nie kupuję tego. Człowieku, jest wrzesień. Ja nie wiem, co się będzie działo, tak? Ale no, ja nie jestem pewny tej nominacji dla Sorrentino. Ale mi się wydaje, że Almodóvar może być lepszym filmem od Sorrentino. Nie wiem, nie wiem. Zresztą Hiszpania może wcale nie zgłosić tego Almodóvara, bo może też zgłosić inny film, który był w konkursie głównym w Wenecji z Penelope Cruz i zebrał równie, no może nie równie, ale no Ale też on bardzo nie jest, on dobry. jest hiszpański? Ma Banderasa i Cruz w zasadzie, więc chyba jest hiszpański. Na pewno jest hiszpańskojęzyczny. No to I tak, a... official competition. No wiem. Na. A nie, dobra, faktycznie Tak. jest hiszpański. I Myślałem, że on jest jakoś z Ameryki Południowej, ale nie, masz rację, jest hiszpański. czytałem wczoraj recenzję tego filmu na Next Best Picture, gdzie tam przewidywali, że to może być nominacja za scenariusz oryginalny w ogóle. Także no, wiesz, już nie raz było tak, że Almodóvara nie zgłosili, gdzie on miał praktycznie 100% szansy być nominowany. Na przykład za Złe Wychowanie go Hiszpania nie zgłosiła.
Więc cholera tam ich wiem, że zgłoszą official competition, bo jeszcze jest Banderas, to wiesz, więcej znanych nazwisk, to tym lepiej. I no, może się to tak skończyć. No, nie wiem, co tam im w głowach siedzi. Bo jak wiemy, zgłaszanie filmów nieanglojęzycznych to jest zawsze jeden wielki burdel i tam zawsze się dzieją jakieś rzeczy niespodziewane. Także jak dla mnie to jest za wcześnie, żeby tutaj się zastanawiać, co może wygrać film nieanglojęzyczny. A jeżeli miałbym w tym momencie mówić, no to jest walka między Almodovarem a Sorrentino, a kto wygra, to nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. No i ciekawie się zapowiada ta kategoria, bo przez to ilu znanych reżyserów międzynarodowych zrobiło w tym roku filmy? No tak, jeszcze Farhadi przecież zrobił, ale w ogóle zauważyłem, że nikt już nie pamięta o tym Farhadim, bo o nim się mówiło tak na początku sezonu i tyle. I nikt już o No tym dobra, no, ale filmie to nie chodzi, no bo mówi. dlatego, że teraz inne filmy mają premierę, więc mówi się o tych filmach, które aktualnie premierują. A pytanie, o czym się będzie mówić, jak już wszystkie filmy wyjdą i co wtedy zostanie? Ale No akurat Far właśnie. Cry to jest taki film, który raczej nie zostanie, bo to nie jest film, o którym by się pamiętało. No właśnie dlatego mówię, no bo przecież pamiętam też, co ty mówiłeś o Farhadim i co mówił Marcin i co mówiły inne osoby po wyjściu z Cannes, także no ja tam nie uważam, żeby Farhadi był jakimś lokiem do nominacji w tym momencie. No i tak to, ale no w tym roku będzie naprawdę ciekawy wyścig filmów nieanglojęzycznych, bo w tamtym roku to on był taki mocno nieciekawy, bo tam były dwa Dwa filmy, które filmy, się no. wybijały tylko, nie? Czyli Aida i Narauszu i reszta tych zgłoszonych filmów to były filmy z dupy strasznie. I no, nudno było bardzo, no tam właśnie Przynajmniej były dwa filmy, a nie jeden, tak jak w poprzednich latach. Nie, no przepraszam, wcześniej była przecież ta Roma i Zimna Wojna, nie? Mieliśmy też dwa filmy, także. No ale chodzi mi, że jeden film od początku było wiadomo, co wygra. No tak, no to tak często było. Że nie było wyścigu, no. To No, prawda. często tak bywa. No tak, no szczególnie zgadzam się, no tak, bo przecież mieliśmy i Roma i Parasite Best Picture, więc było wiadomo, że wygrają. A no teraz się szykuje naprawdę dobry wyścig. Jest sporo reżyserów, także no będzie ciekawy. Zobaczymy tylko, co te komitety zrobią, żeby oni tego nie spieprzyli No, to przypadkowo. prawda. No ale tak, jest ciekawie. A chcesz powiedzieć coś jeszcze pewnie o filmie Matuszyńskiego? Tak, chcę powiedzieć coś o naszym polskim kandydacie, czyli żeby nie było śladów, bo ja tutaj czekałem mocno na recenzję i no, bardzo mi się podobają te recenzje, ale nie wróżę temu filmu jakiegoś dużego sukcesu na arenie międzynarodowej. Bo ludzie narzekają, że on jest za mroczny i taki. No. Ludzie po prostu wolą filmy, które dają jakąś nadzieję, a z tych recenzji wynika, że ten film nie daje żadnej nadziei, że on jest od początku do końca jest brudny, jest brutalny i nie daje jakichś fałszywych nadziei czy złudzeń na to, że będzie lepiej, tylko że jest cały czas przerąbane. No, czyli typowy polski film, tak? No, tutaj nic nowego nie ma, ale no. Polskim krytykom się bardzo podoba, tak? Od Filmwebu dostał 9 i Matuszyński został porównany do wczesnego Wajdy. Także no, ja mocno czekam na ten film, ale wydaje mi się, że on pewnie się nawet na shortlist ostatecznie nie wciśnie. Chociaż no, tematykę ma całkiem taką ciekawą, nie? Taką, która się może podobać Może jakoś na zasadzie, Oscarom. tak jak obrazy bez autora, czy coś w tym stylu. Może taki długi film. Chyba, że tak, ale wydaje mi się, że w tym roku mamy za dużo Znaczy, no takich tak, nie, jakby głośnych nie reżyserów. mówię o nominacji, to nie, ale no, że może jakąś uwagę zebrać. Prawda, bo on się może wyróżniać mocno na tle innych filmów, właśnie swoim czasem trwania i tym, że jest taki właśnie brudny i brutalny, nie? Plus ma temat, który do dzisiaj wzbudza takie, no wiesz. Wzbudza bardzo dużo emocji i on jest dalej dosyć aktualny, mimo tego, że jest osadzony w PRL-u. Więc no tak, no może się będzie o nim mówiło i może mieć tam jakichś swoich zwolenników za granicą, ale no tak to się prezentuje. W każdym razie czeka nas kawał naprawdę dobrego kina i ja się nie mogę doczekać. To jest najbardziej oczekiwany film przeze mnie póki co tego roku chyba i
No, hype ogromny. A ty czekasz w ogóle na ten film? No, nie szczególnie jakoś. Znaczy chętnie obejrzę, ale nie powiedziałbym, żebym czekał na niego jakoś bardzo. A u ciebie premiera jest zaplanowana w ogóle, czy nie? Że w Anglii? Mhm. Nie, no wątpię, żeby to wyszło. Chyba, że wyjdzie gdzieś, jakby, bo jest ten dystrybutor, który dystrybuje polskie filmy dla Polaków, nie? Dla Polaków na migracji. No tak, no bo tam Także Legię może puszczą na puszczają u zasadzie was. jak Boże Ciało puszczali. No ale nie wiem. Znaczy sądzę, że obejrzę, jak wrócę do Polski na święto. Bo to wychodzi na jesień, tak? Jakoś, czy To nie? wychodzi za tydzień. No to zobaczę, może u mnie wyjdzie też. Nie wiem, nie interesowałem się tym, no bo właśnie nie czekam jakoś szczególnie. A propos filmu, na który na pewno więcej ludzi czeka, to Co ty Duna chcesz też. zrobić? No właśnie, no Duna. I co można powiedzieć o Dunie? No ja trochę tak, znaczy nie wyrzucam tego filmu z Best Picture, ale go trochę przesuwam w dół, ponieważ ten film ma odbiór na zasadzie ci, którzy uważali, że to będzie wielkie, wybitne dzieło, arcydzieło, które zmieni kino, to tak uważają. A ci, którzy po prostu czekali i myśleli, że będzie trochę inny blockbuster, no to twierdzą, że tak, to jest trochę inny blockbuster, ale fabułę ma dosyć podobną do innych i tyle, tak. No pewnie ci pierwsi wepchną go do Best Picture, ale to wcale nie musi być takie oczywiste, tak samo jak Blade Runner na przykład, tam pewnie był brany pod uwagę, ale ostatecznie nic z tego nie wynikło. No i co można powiedzieć, no. On nie ma jakichś właśnie wystrzałowych recenzji, tak? No to ile to ma na Rotten Tomatoes? 70%? Coś Ma koło tego. 75 na Metacritic w każdym razie. Więc to nie jest nic takiego, wiecie, wielkiego, wybitnego, tylko jest takie, no, spoko, no, ale że ma taką dużą bazę fanów, no to ostatecznie powinien się dostać i no i No tak, to no ja się jest. rozczarowałem, bo jednak też się spodziewałem, że to będzie coś więcej. No a się okazało, że to jednak raczej taki bardziej zwyczajny blockbuster. Ja Znaczy, może myślę. trochę więcej niż zwyczajny, ale na pewno nie jest to nic przełomowego, co widać po recenzjach. Ja myślę, że jakby było dalej 8 slotów Best Picture, to ten film by się nie dostał. Tak mi się wydaje, No ja nie wiem, bo przynajmniej. sądzę, że będzie tyle osób, które będą gadawać na pierwsze miejsce, że tak by się załapał. Niby tak, ale no. Wiesz, jak to jest z filmami science fiction i z No, akademią. prawda. To zdecydowanie Duna nie ma recenzji takich, jakie miało Władca Pierścieni. No to zdecydowanie. I jeszcze było Last Night in Soho. No, ale no dobra, no to my tu mieliśmy Ale gadać, wiesz, o szansach tak, ale chciałem tylko oscarowych. powiedzieć, że każdy, kto uważał, że to będzie film oscarowy, to już chyba zrozumiał, że nie. Ale Także będzie akurat co do wspaniały. tego mieliśmy rację. Tak. No ale no to wiesz, chyba ciężko było wierzyć w horror Edgara Wrighta, no No, to. powiedz to Oscar ekspertom. No ale wiesz, oni to są oni, no. No i nie wiem, czy jest jeszcze coś, o czym chcesz powiedzieć? Czy zapomniałem o czymś? Wiem, że Kaman wyszło i się ludziom A, no tak. podobało. Ale Mamy no to ci. właśnie raczej tak się podobało na zasadzie, że fajny, przyjemny film niezależny. No tak, ale mamy Belfast, który jest fajny, przyjemny i to będzie nasz gracz oscarowy, a nie Kaman, także. No tak. Ja wiem, o czym chcę powiedzieć. Jeszcze. Trailer Don't Look Up, oglądałeś? Tak, no oglądałem. I czy wyrzuciłeś ten film już z Best Picture? Tak, wyrzuciłem. Ale chyba mam DiCaprio dalej, czy nie? No ja mam Tak, mam. DiCaprio i scenariusz, ale nie wiem, co z tym No faktem dziwnie wygląda, zrobić. no. No wygląda na wczesnego McKaya, a nie tego późnego. Wczesnego, czyli kiedy robił filmy typu Legenda Telewizji i Bracia Przyrodni. Czyli to będzie po prostu fajna komedia na święta. Która się po prostu wyróżnia obsadą, tak? I no wiesz, McKay ma takie nazwisko, że Oscary mogą docenić go za scenariusz, bo czasem doceniają komedię, tak jak Borata na przykład rok temu. Ale to nie jest żaden lok teraz i myślę, że wszyscy się zgadzamy, że Best Picture to jest, to nic tutaj nie będzie z tego.
No i co? No i Jennifer Lawrence tym bardziej się nie dzieje, tak? Że ja No ją tak. też wywaliłem i... No chyba, że to jakiś taki bardzo mylący zwiastun i jednak film będzie inny niż zwiastun chce pokazywać. Ale No... nie sądzę. Ale jest to możliwe, no. Jest to możliwe, tak, bo mogą chcieć go tak sprzedać, nie? A film będzie może jakiś bardziej głębszy i... No nie wiem, no w każdym razie on wygląda tak zupełnie inaczej niż się tego spodziewaliśmy. Myślę, no, jakby wiadomo było, że to ma być taka komedia satyra, tak? Ale wygląda tak bardzo, bardzo mocno komediowo i satyrycznie. No tak. No i chyba tym akcentem możemy zakończyć materiał, bo nam wyszło 40 minut i... No i sądzę, że powiedzieliśmy o wszystkim, o czym powinniśmy byli powiedzieć. No, A no resztę i można fajnie. zostawić na przewidywania po Toronto. No tak, bójmy się Toronto, bo nigdy nie wiemy, co tam mogą wymącić. Stawiamy na Belfast, a oni jeszcze nas mogą zaskoczyć czymś innym. I przecież tam nie ma aż tylu filmów, nie? Ale wyobraź sobie, że Humans teraz wygrywają No, Toronto. no też niewykluczone, jakby nie byłbym w szoku. No niby nie, ale tego nie typujesz No nigdzie tak, no indziej tak, poza wiadomo. Jenkinsem, tak? Więc to by było takie trochę, o, coś tu jest No nie tak, tak. że o, znowu trzeba typy całkowicie przemieszać. No właśnie. Także no, no dzieje się, no dzieje się. No, ale o tym, co się dzieje, będziemy rozmawiać już niedługo. Tak. A teraz dziękujemy za słuchanie nas przez 40 minut. Tak, i ja mam prośbę, żebyście napisali w komentarzu, bo dzisiaj na Łysawce jest wojna. Jaki jest wasz ulubiony kucyk z My Little Pony i dlaczego jest to rarity? Proszę napisać w komentarzu i dziękuję za uwagę i do widzenia. Do widzenia.